AMRO zmienia zasady dystrybucji szczepionki. Zmiana zasad dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19. Przy kolejnych transportach szczepionek przeciwko koronawirusowi do szpitali węzłowych będzie zachowana zasada, zgodnie z którą połowa dawek szczepionek zostaje zatrzymana w magazynach na drugie szczepienie, a połowa zostaje wysyłana do placówek medycznych, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dzięki zmianie przelicznika z 5 na 6 dawek szczepionki z jednej fiolki, o około 20%, zwiększy się ich zasób, przekazał. Szef ARM poinformował, że dostawa kolejnej puli szczepionek z magazynów do szpitali będzie realizowana w poniedziałek od wczesnych godzin rannych do południa. Wskazał, że tego dnia do szpitali zostanie przewiezione ok. 150 tysięcy dawek szczepionek. Poinformował też, że szczepionki, które zostaną w poniedziałek przewiezione z magazynów do szpitali, będą częściowo pożyczone z puli przeznaczonej dla osób, które przyjęły już tydzień temu pierwszą dawkę, a kolejną powinny przyjąć za około 2 tygodnie. Z odkładanej na drugą dawkę szczepionek pożyczamy pewną część, która zostanie uzupełniona transportem szczepionek, który w poniedziałek rano przelatuje do Polski i około godzina 10 powinien być już w magazynach. To krótkoterminowa pożyczka, ma odpowiedzieć na potrzeby szpitali, na popyt, jaki jest w środowisku medycznym, wyjaśnił szef ARM. Zmiana zasad dystrybucji szczepionki poinformował też, przy kolejnych transportach szczepionek do placówek medycznych, będzie zachowana zasada, zgodnie z którą połowa dawek szczepionek zostaje zatrzymana w magazynach na drugie szczepienie, a połowa zostaje wysyłana do placówek medycznych. Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał w piątek, że w poniedziałek rano w Polsce wyląduje kolejny samolot cargo, na pokładzie którego przyleci do Polski kolejne 300 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer. W przyszłym tygodniu ARM rozpocznie dystrybucję tych szczepionek do szpitali węzłowych, dodał,